Jaworznicka Izba Gospodarcza, której jednym z celów jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą wobec władz instytucji państwowych, samorządowych i społecznych, powstała 2 lata temu. Do tej pory skupia ponad 50 przedsiębiorców z Jaworzna, prezentujących różny profil handlowy. Ta liczba przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Jaworzna jest szacowana na kilka tysięcy, podczas kiedy w izbie jest zrzeszonych niewiele ponad 50 podmiotów gospodarczych. Także tu pole do popisu mamy bardzo duże i gorąco zachęcam przedsiębiorców do wstępowania do Jaworznickiej Izby Gospodarczej, bo jest to w zasadzie jedyny samorząd gospodarczy, który na terenie miasta funkcjonuje. Na ostatnim walnym zgromadzeniu członkowie oraz władze Jaworznickiej Izby Gospodarczej podsumowali ubiegły rok działalności oraz przedstawili propozycje działań na bieżący rok. Zakończył się rok 2014. Należało zatwierdzić bilans, złożyć sprawozdanie z pracy zarządu przez ten okres roku. Natomiast Po zakończeniu tych spraw formalnych rozpoczęła się dosyć burzliwa dyskusja na temat poprawy działalności Izby i utworzono, że tak powiem, taki dosyć obszerny program działania na bieżący rok i lata następne. Podejmowane kroki mają przede wszystkim polepszyć i ułatwić sytuację lokalnych przedsiębiorców w Jaworznie. W tym celu na ostatnim zgromadzeniu powołano 3 zespoły. To są dosyć istotne sprawy dla przedsiębiorców, szczególnie ten pierwszy zespół, który zajmuje się sprawą polityki podatkowej. Zespół drugi to jest zespół do spraw takich rozwiązywania bieżących problemów wynikających czy pojawiających się na styku przedsiębiorca-gmina i trzeci zespół, który będzie się zajmował opiniowaniem planów rozwoju miasta. Jaworznicka Izba Gospodarcza podejmuje również owocną współpracę z Urzędem Miejskim. To jest już jakby drugi rok realizacji tego porozumienia gmina-izba. Było wytypowanych 6 obszarów, w których ta współpraca trwała i trwa. Oczywiście jest to proces taki ciągle doskonalony, tym niemniej szereg inicjatyw i ze strony gminy, i ze strony Jaworznickiej Izby Gospodarczej zostało zrealizowanych. Teraz, tak jak powiedziałem, skupiamy się na realizacji w tych 3 obszarach, czyli podatkach, sprawach interwencyjnych i sprawach rozwoju infrastruktury miasta. Jaworznicka Izba Gospodarcza zaprasza jaworznickich przedsiębiorców do zostania członkiem Izby.